Siema, niedziela, jestem na tyłach sklepu, tutaj jest troszeczkę spokojniej. Niedługo będzie 2 tygodnie, jak jestem w Polsce i muszę wam powiedzieć, wszędzie, gdzie nie pójdę, jest wesoło. Zacznijmy może od Stokrotki. Zaraz na początku, po przyjeździe do Polski, wyruszyłem na zakupy. Stoję przy kasie, przede mną stoi młoda mamuśka. Ma wózek zakupowy, w tym wózku siedzi synek, może miał 4 lata, fajna mamuśka w takim zielonym płaszczyku. No i ten synek siedzi w wózku i robi cały czas glegle, glegle. Ta mamuśka się go pyta, co ty, bocian jesteś? A on, że tak. No to ja się uśmiechnąłem, mówię, musi pani uważać, bo w tym zielonym płaszczyku pani wygląda jak żaba, żeby młody pani nie połknął. Mamuśka miała poczucie humoru, pyta się synka, połkniesz mamę? Synek popatrzył, za duża jesteś. Potem była, słuchajcie, Biedronka. Stoję przy kasie. Babeczka z synem stoi przede mną. Babeczka już leciwa, gdzieś około 80 lat. Syn jakieś 50 na karku. Wyglądał mi na takiego alka, mieli spore zakupy, oczywiście na koszt mamuśki, parę bronków sobie zakupił, a za mną stała zadbana starsza, taka 65, i kupowała sól. Położyła tą sól na taśmę. Słuchajcie, co taśma się ruszy, to ta sól się sypie. Cały czas parę ziarenek z tej soli się wysypywało na taśmę, więc ona ręką odgarniała tą sól. Ja tak patrzę na tą babeczkę, mówię, wie pani co? Pani chyba tej soli do domu nie doniesie. Mówię, całe chodniki pani zasoli, przyjdzie zima i służba sprzątająca zimowa nie będzie miała co robić, jeszcze przez panią chłopaków z roboty wywalą. Uśmiechnęła się, mówi, nie, mam tutaj worek w torbie, jak skasuję, to ją tam wpakuję. No i słuchajcie, ta babcia przede mną z tym synem mieli spore zakupy, brakowało jej 15 groszy, szuka w tym portfelu, wszystko już wysypała z tego portfelu. Synek nawet do kieszeni nie zajrzał, nawet 20 groszy przy sobie nie miał. Mówię, wie pani co, tutaj jest 20 groszy za tą panią przede mną, bo ja tutaj umrę z głodu przy tej kasie, a miałem ze sobą chleb na śniadanie i drożdżówkę serową. Skasowała tą babeczkę, wydała mi jeszcze 5 groszy. Ta babcia podziękowała. Stoję przy kasie, kasuję tą drożdżówkę, ten chleb. Mówi chyba 5,80. Uśmiechnąłem się, mówię, nie wiem, czy mam tyle, ponieważ widziała pani, że pożyczyłem pieniądze. Kasjerka się uśmiechnęła. Mówi, to wie pan co zrobimy, odetniemy 2 kromeczki z tego chleba i będziemy kwita. Czyli miała też poczucie humoru. Później wieczorem pojechałem zatankować samochód. Byłem już jakiś taki troszeczkę zmęczony. Stoję przy kasie, fajna laska za kasą, młoda, i pyta się mnie, czy coś do nabicia, a ja zrozumiałem, czy chce coś do picia. Mówię, nie, nie chcę nic do picia, tylko paliwo. Czy bijemy? Ja mówię, co bijemy, proszę panią, za co bijemy? Ona się patrzy, już się uśmiecha. Czy coś ma pan do nabicia? Mówię, proszę panią, takie rzeczy mnie pani tutaj pyta. Ludzie stoją za mną, zaczynają się uśmiechać. Nikt się nie bulwersował. Mówię, nie mam nic do nabicia, mówię, jestem świeży w mieście, ale mogę podzwonić po kolegach, może coś się znajdzie, to sobie wieczorkiem zakurzymy. Słuchajcie, laska prawie się popłakała ze śmiechu, czy ma pan jakieś punkty do nabicia? Mówię, o kurde, mówię, nie, żadnych punktów do nabicia nie mam. Później byłem w Kauflandzie przy kasie, pokazałem wam te zakupy w kartonie. Słuchajcie, kasjerka tak szybko kasowała te wszystkie produkty, że ja nie nadążyłem pakować do kartonu. Mówię, troszeczkę wolniej, bo ja nie nadążam. Mówi, tam stoi mój kierownik, obserwuje, muszę tak szybko kasować.
Mówię, to jak pani skasuje, to pani sobie przerwę zrobi, bo ja muszę to spakować. No i tak się stało. Słuchajcie, skasowała. Ja nie mogłem tego wszystkiego pomieścić. Jeszcze raz wypakowałem, przepakowałem, popatrzyłem się na nią, mówię, odpoczęła sobie pani? Ona mówi, że tak. Mówię, to dziękuję, zapłaciłem, do następnego razu. Także widzicie, wszystko zależy od waszego podejścia. Oczywiście trafiają się też gbury, z którymi nie da się porozmawiać, ale praktycznie wszędzie, gdzie pójdę, z kimś parę słów zamienię, zaczepię faceta nawet po drodze, który ma fajnego psiaka, tak się parę dni temu stało. Myślałem, że to jest rasowy, ale skubaniec był taki fajny, takie miał kolory, że musiałem faceta zagadać. Mówię, to jest rasowy, czy to jest mieszaniec. Pogadaliśmy sobie, ktoś na ławce gdzieś siedzi, też sobie pogadam, na rybach z wędkarzami sobie pogadam. Wszędzie, gdzie się ruszę, z kimś można pogadać, z kimś można się pośmiać. I tego najbardziej mi w Niemczech brakowało, ponieważ tam mają zupełnie inne poczucie humoru niż tutaj w Polsce. To, co dla nas jest śmieszne, nie jest śmieszne dla nich i odwrotnie. Piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś jest dłużej w Niemczech, czy niemieckie dowcipy was śmieszą. Ty jak opowiesz polski dowcip w języku niemieckim, to Niemiec czy tam inny ha ha ha. Ale oni mają takie nawyki, że nawet jak nie rozumieją, to się śmieją. A ty jak usłyszysz dowcip niemiecki w języku niemieckim, też może z grzeczności się uśmiechniesz, ale nie ma to tego wydźwięku, tego wyrazu, co w języku polskim. Piszcie w komentarzach, czy tak samo to odczuwacie, będąc na emigracji, obojętnie czy po angielsku, czy po niemiecku, czy gdzie tam jesteś, nawet w Hiszpanii. Po prostu inny przekaz. Jesteśmy na innych falach, nadajemy. Dobra, bo aż mi w paszczy zaschło, tak dla was nawijam, chrypka mnie łapie. Trzeba uciekać. Pozdrawiam, do następnego.